Witam Państwa, Dagmara Siemińska. Dzisiaj gościem programu Wokół Cyklonu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Leonard Krasulski. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie. Parę tygodni temu odbyły się w Elblągu wybory. Wygrał prezydent, znaczy kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Proszę nam powiedzieć dla tych, którzy nie są zorientowani w tematyce elbląskiej, dlaczego tak naprawdę doszło do tych wyborów? No, rządy Platformy zasłużyły sobie na to, że zostały odwołane, pełna buta, a przede wszystkim nieudolność rządów, zarówno rad, jak i prezydenta. Rozkopał miasto i zabrakło pieniędzy na dalsze inwestycje i zostawił w tym rozkopane miasto. No, ludzie mieli dość już tej bufonady. Niechęć byłego prezydenta Nowaczyka do ludzi była tak kuriozalna, że po prostu z zewnątrz ludzie, jak przyjeżdżali, nie mogli uwierzyć, że taka jest niechęć do ludzi, że nie ma spotkań z ludźmi, nie ma komunikacji z ludźmi. Czy wierzy Pan, że to, co się wydarzyło w Elblągu, może wydarzyć się także w Warszawie? Czy nie uważa Pan, że Warszawa jest takim miejscem, gdzie po prostu Platforma jest bardzo, bardzo silna i nie ma możliwości jej... Tutaj będzie walka o życie. Platforma, przegrywając w Warszawie, traci swojego lidera. Także tutaj będzie walka o życie. Niemniej z całego serca życzę warszawiakom zmiany rządzącej ekipy. A jakie propozycje dla Elbląga ma pan prezydent Wilk? No i to, co mówił podczas kampanii wyborczej, a więc obniżki w czynszach, a więc doprowadzenie do zakończenia rozpoczętych inwestycji. Przede wszystkim dla ludzi ma obniżki, jak powiedziałem, w czynszach, ale również i przejazdy tramwajowe i autobusowe. No, bierze pod uwagę tych najuboższych i najstarszych przede wszystkim. To jest tylko rok i 4 miesiące, to niewiele będzie można zrobić. Niemniej ludzie na pewno zauważą zmianę, na plus oczywiście. W tej chwili w Warszawie są zbierane podpisy, żeby odwołać panią prezydent Grunkiewicz-Waltz, ma być referendum. A jak wyglądała droga w Elblągu do zmiany władzy? No, również zbieraliśmy podpisy, zawiązaliśmy komitet. Przez to... Inicjatywa wyszła, jednak trzeba powiedzieć prawdę, inicjatywa wyszła z ruchu Palikota. Tam się zawiązał komitet również i też zbierali podpisy. Summa summarum dało to możliwość odwołania, rozpoczęcia procesu odwoławczego. No i nastąpiła kampania wyborcza. I dokonano wyboru. Najpierw dokonano wyboru Rady Miejskiej, a potem była druga tura wyborów prezydenckich i pan Jerzy Wilk, nasz kandydat, wygrał. Z ciekawości zapytam, jaka była wymagana ilość podpisów w Elblągu, a ile zostało złożonych podpisów? Dokładnie ja nie umiem powiedzieć, bo się nie znam z drugiej strony. Niemniej myśmy uzbierali 3000 podpisów. Ile ten Komitet Ruchu Palikota, nie mam pojęcia. Wierzy Pan, że w Warszawie, czy że warszawiacy są na tyle zdeterminowani, że pomimo tych wszystkich negatywnych działań pani prezydent Grunkiewicz-Waltz uda się do tego referendum doprowadzić, bo Warszawa jest podzielona bardzo, tak jak cała Polska, i niektórzy mówią, że to nieważne, że pani prezydent Grunkiewicz-Waltz robi źle, że krzywdzi niektórych mieszkańców, ważne, żeby tylko PiS nie rządził. Ja mogę poradzić tylko warszawiakom, że nadzieja umiera ostatnia, także jest nadzieja. A czy w Elblągu oprócz tych rozkopanych ulic były jeszcze jakieś takie negatywne zjawiska? No ja powiedziałem, że kolesiostwo przede wszystkim, zatrudnianie akurat swoich znajomych, poza tym bufonada, brak kontaktu z ludźmi, także poza tym było widoczne nieudacznictwo ekipy rządzącej w Elblągu. Także to było widoczne i wszyscy to zauważyli. Trzeba pamiętać, że Elbląg to bastion wcześniej SLD, teraz PO był, a mimo wszystko ludzie powiedzieli dość. A pan jako poseł z innego okręgu, w momencie gdy przebywa w naszej stolicy, co pana razi tutaj najbardziej? Tłok, korki. To fatalnie, fatalnie, szczególnie w godzinach szczytu. Ale obojętnie, ja jeżdżę samochodem, wyjeżdżam na 7, to czasami 2 godziny mi to zajmuje. Także przede wszystkim właśnie te korki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.